Pora na nowego flesza. Kolejna firma skusiła się na dołączenie do trendu NFT. Konami przygotowała specjalną serię 14 tokenów na 35-lecie marki Castlevania, wśród których znajdziemy m.in. sceny z gier, utwory muzyczne i nowe grafiki. Licytacja odbędzie się 12 stycznia w serwisie OpenSea. Po internecie zaczęły krążyć wiarygodne doniesienia, że EA zapowie grę Star Wars Jedi Fallen Order 2 jeszcze przed tegorocznymi targami E3. Dziennikarz będący źródłem tych informacji obstawia, że oficjalna zapowiedź może pojawić się w maju tego roku, a sama gra w zależności od pandemicznych opóźnień ukaże się w tym lub w przyszłym roku. Where do I see my mother? A skoro już mowa o E3, w tym roku targi również nie odbędą się stacjonarnie, ale co jeszcze bardziej niepokojące, nie ma też pewności, czy doczekamy się wydarzenia sieciowego. Brak nawet internetowej wersji eventu oznaczałby kolejne problemy imprezy, która już od kilku lat mierzy się z różnymi trudnościami. That bow is a little big for you, isn't it? Nvidia rozszerza współpracę z EA i z tej okazji do GeForce Now trafił Battlefield 4 oraz Battlefield 5. Już za tydzień do grona udostępnionych w ramach usługi sieciowych strzelanek dołączy Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. W obrębie tego gatunku GeForce Now oferuje już od jakiegoś czasu także Insurgency czy Rainbow Six Siege. Najwięksi kolekcjonerzy kart FIFA Ultimate Team znaleźli się na cedowniku hakerów. Podobno złodzieje byli w stanie uzyskać dostęp do ich kont i wyczyścić je z kart oraz punktów FIFA za pomocą samych tagów graczy. EA zapewniło, że śledztwo w tej sprawie już trwa, ale poszkodowani są oburzeni łatwością, z jaką włamano się na ich konta. Ubisoft przedłużył o 3 tygodnie wydarzenie, które w ramach Bożego Narodzenia pojawiło się w Assassin's Creed Valhalla. Za decyzją stoi fakt, że gracze przez długi czas mieli problemy z tym, żeby do niego dołączyć. Problem naprawia patch 1.4.1.2, a z eventu będzie można skorzystać do 27 stycznia. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.